modzie ekokreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj zgodnie z obietnicą zapraszam Was na stylówki w stylu Chanel. To będą stylówki inspirowane najnowszą, czyli jesienno-zimową kolekcją Chanel 2020-2021. Jest to bardzo ciekawa kolekcja i zaraz zobaczycie moje pomysły na tą kolekcję. Oczywiście wszystkie rzeczy użyte w tym pokazie i w tych stylizacjach będą z drugiej ręki. Będą to rzeczy albo z lumpeksów, albo vintage, albo rzeczy, które otrzymałam w prezencie od innych, jakby rzeczy noszone już wcześniej przez na przykład moich znajomych lub rodzinę. Zapraszam serdecznie. I kochani, szczerze Wam powiem, że ta kolekcja Chanel jest bardzo kontrowersyjna, bardzo ciekawa dla mnie. Nie będę się wdawać w szczegóły historii tam projektantów i tak dalej, ale od takiego tradycyjnego pokazu Chanel to tutaj jest duży skok, powiedziałabym. Nie jest to taka kolekcja typowo w stylu Chanel. Oczywiście są elementy, które muszą być, inaczej nie byłoby to Chanel, ale dużo rzeczy wzbudziło kontrowersje i następcy dawnych projektantów, słynnych projektantów, no tutaj robią dosyć sporą rewolucję. Niektóre rzeczy bardzo mi się podobały, inne trochę mniej. Powiem Wam, że na przykład bardzo podobał mi się pomysł, który wiele osób krytykuje, z użyciem tych samych butów we wszystkich stylizacjach w tej kolekcji i uważam, że to jest rewolucyjny pomysł i bardzo ekologiczny, bo wyobraźmy sobie teraz, że mamy jedne tylko buty na zimę i te buty są na tyle uniwersalne, że możemy je włożyć do wszystkiego, do sukienek wieczorowych, dziennych, do spodni, do krótkich spodenek, no naprawdę do wszystkiego, do płaszczy. No i właśnie to zaproponowali nam Chanel i mnie się strasznie to podoba. I te buty są naprawdę stylowe, zobaczcie na podglądzie, one są przepiękne. To są takie typowe kozaki, klasyczne, na takim średnim obcasie, wcale nie szpilki jakieś, ale też nie jakieś takie człapaki, z takim wywinięciem, czarno-brązowe. Bardzo, bardzo ładne buty, naprawdę. Gdybym miała mieć jedne zimowe, to pewnie bym właśnie takie wybrała, bo są przepiękne i rzeczywiście pasują do mnóstwa rzeczy. No i właśnie ja wybrałam ten sam trik, to znaczy te moje buty, które mam na sobie teraz i które zobaczyliście pewnie w moich ostatnich programach, w moim ostatnim programie, konkretnie o przeróbkach, właśnie postanowiłam je użyć jako też jedyne buty w tej kolekcji. Poszłam za ich śladem. No i zobaczcie, tutaj dużo bieli, czerni, bardzo dużo takich rzeczy, takich łańcuchów, właśnie łańcuchów, które są bardzo modne, no właśnie pewnie stąd. Ale wielu projektantów je miało, także to nie jest jedyna przyczyna. Wiele złotych ozdób, dużo ciekawych rękawów, też takich właśnie troszkę obniżonych, czy też poszerzonych. Ciekawe kołnierzyki, no naprawdę, tam jest dużo elementów, które wzbudzały moje zainteresowanie. Kolorystyka, prócz tych takich tradycyjnych biało-czarnych rzeczy, szarość, przepiękne szarości, naprawdę. No i kolor taki jak tu u mnie, taki różowy, fuksjowy. Było sporo takich elementów. Zobaczcie tutaj na przykład śliczna taka kurtka z sztucznego futerka, właśnie fuksjowa, jakiś płaszczyk. Bardzo ładne to jest, naprawdę. Ja się zainspirowałam, więc zobaczycie za chwilę kolekcję w bardzo podobnych właśnie kolorach. Mam nadzieję, że się Wam moje stylizacje spodobają. No i kochani, pierwsza stylówka to jest, zobaczcie, to jest właśnie to, co mam na sobie. I zobaczycie oczywiście przebitki, bo zrobiłam sobie zdjęcia, zrobiłam sobie filmiki w tej stylówce. Pokazywałam w przeróbkach tą sukienkę i ona wygląda właśnie skończona i ubrana już, tak? I ta stylówka jest zainspirowana, zobaczcie tutaj na ekranie, takimi dwoma właściwie stylówkami Chanel. Jedna jest taka właśnie w takim jasnym, fioletowym, jasno-wrzosowym kolorze z przepiękną bluzką, taką luźną i właśnie spódnicą w tym kolorze, taką typowo Chanelkową spódnicą, ale z dużym rozcięciem. I druga stylówka to jest stylóweczka z taką sukienką trochę jakby mi się kojarzy z latami 60. jazda konna. Ona jest tutaj tak wystylizowana w sposób taki właśnie nawiązujący do mody konnej. I zobaczcie, ja zrobiłam z tego jedną taką stylówę, a właściwie zrobiłam też dwie stylówki, ale pomieszałam te dwie jakby, bo sukienka, ale w kolorystyce właśnie tej pierwszej stylizacji Chanel
I ona nawiązuje bardzo do tego materiału Chanel, do dodatków, które tam były na tej stylizacji ze spódniczką. Krój sukienki nawiązuje do sukienki, ale łańcuchy są przyszyte tym razem tu do sukienki, nie zawieszone tak wprost na szyi. No i zobaczcie, ta moja bluzka jedwabna, skandynawska bluzka jedwabna, ma też takie lekko bufiaste rękawy i tutaj ma przepiękne wiązanie i takie też ozdoby na karczku, których tutaj bardzo akurat nie widać. Do tego dobrałam sobie pasek trochę w stylu Chanel, ale jeszcze bardziej taki rockowy wybrałam, żeby przełamać tą taką elegancję typową i żeby dodać właśnie takiego rockowego stylu trochę. Ten pasek jest z Top Shopu i kupiłam go ostatnio za 10 zł. Ta-dam. No i ma fajne takie właśnie złote, mocne łańcuchy, które tutaj w dodatku są, mają takie przewieszenia. No i zobaczcie, to się tak prezentuje do tej sukienki. Oczywiście do tego przezroczyste czarne rajstopy, jak to u Chanel. Ja tutaj użyłam piękne cerruti, które nowiutkie, zapakowane kupiłam ostatnio też w Lumpeksie. No i tych kozaków właśnie, które będą we wszystkich stylizacjach. No i mam nadzieję, że podoba się Wam ten styl. Ja uważam, że ta stylizacja naprawdę wyszła. No oczywiście taki styl może się jednym podobać, drugim nie, ale ja jestem osobiście zachwycona tą sukienką i w ogóle jest to bardzo wygodne. I powiem Wam jeszcze w tajemnicy, że pod spodem, możecie zobaczyć tutaj dyskretnie, pod spodem mam haleczkę jedwabną, czysty jedwab. Także w zasadzie i bluzka, i halka to jest jedwab, to jest bardzo luksusowe i naprawdę czuję się w tym, jakbym się ubrała w strój Chanel. Jedwabna halka jest po to, żeby ta spódnica mimo wszystko z takiego materiału dosyć bawełnianego i takiego nieśliskiego mogłaby mi się doczepiać do rajstop i przy chodzeniu wyglądałoby to bardzo niefajnie, gdyby ona się przyklejała i podchodziła do góry właśnie na rajstopach. I dlatego jedwabna halka jest super pomysłem. Nie rezygnujcie z halek, bo naprawdę do niektórych spódnic to jest super rozwiązanie i jest dużo cieplej i wygodniej poza tym z taką haleczką, która jest bardzo fajna i śliska. No i tak to się prezentuje. Jestem zadowolona z tej stylizacji i uważam, że jest naprawdę w stylu Chanel i bardzo, bardzo, nie wiem, czy to nie jest najlepsza stylizacja jak dla mnie, ale sami ocencie, bo już pokazuję Wam następny. Aha, i jeszcze do tej stylizacji w jednym tutaj ujęciu mam tą moją torebkę, taką designerską. Ona jest właśnie też takim łańcuchem i według mnie właśnie idealnie pasuje do stylu Chanel. Bardzo mi się podoba ta torebka do tego. No i kolejna stylizacja. I moi drodzy, tutaj już nawiązałam do tego typowo, do tej stylizacji ze spódniczką, tylko ja wzięłam sobie taką ciemniejszą spódniczkę, właśnie taką bardziej fuksjową czy amarantową. Ona jest super ma materiał. Ostatnio właśnie też kupiłam ją w Lumpeksie za 6 zł, naprawdę. Jest przepiękna, to jest Marks & Spencer. No i tutaj przełamałam kolorystykę, bo już to nie jest całe w tym jasnym fiolecie, tylko właśnie użyłam tego koloru, tej spódniczki, ale dużo tego koloru było u Chanel, więc uważam, że jak najbardziej nawiązuje do tej właśnie kolekcji. I znowu ten sam pasek, bo staram się tutaj użyć jak najwięcej tych samych rzeczy, tych samych akcesoriów, żeby właśnie też nawiązać do tej ich tegorocznej filozofii. No i zobaczcie właśnie tutaj ta spódniczka z tym paskiem i z tą samą bluzką. Troszeczkę mi prześwituje ta bluzka, ale na to można znaleźć rozwiązanie, na przykład cieliste body pod spód i już będzie idealnie. No i uważam, że super. Naprawdę, naprawdę fajne zestawienie i do tego można jakiś łańcuch pod szyję, łańcuszek czy jakąś złotą ozdobę, która będzie nam tu też robić dodatkowo ten glamour effect. I dodatkowo pokażę Wam jeszcze tutaj, do tego dobrałam też w jednym z ujęć taki żakiet, też niedawno całkiem kupiony przeze mnie w stylu Chanel i ma takie fajne podniesione rękawy, zobaczcie jak to fajnie wygląda i właśnie też były tego typu rękawy w różnych wersjach, w różnych kolekcjach tegorocznych. No i wydaje mi się, że właśnie super, jeżeli chodzi o ciepło, bo wiadomo, że w samej takiej bluzce całą zimę nie przechodzimy, no to taki żakiet nam rozwiązuje już tutaj sprawę właśnie kwestię ciepła. No i powiem Wam, że naprawdę super według mnie to wyszło. Z tym żakietem już tak bardzo formalnie, to na jakieś takie naprawdę oficjalne spotkanie. No ale sama bluzka ze spódnicą, powiem Wam, że nawet bym to do kawiarni ubrała i czułabym się w tym bardzo, bardzo wygodnie.
No i pod spodem oczywiście, pod spódniczką też ta sama jedwabna haleczka. A nie wiem, czy zauważyliście, ale też nawiązuję moją fryzurą do kolekcji Chanel, bo właśnie takie a la francuskie fryzury tam dziewczyny miały, modelki miały. Rozpuszczone włosy, zebrane tylko z przodu do tyłu, lekko tutaj pofalowane przy twarzy. No niestety moje włosy bardzo są nieposłuszne, im się skręcają, falują i nie da się ich okiełznać. Także przepraszam Was, jeżeli gdzieniegdzie to wygląda trochę takie rozczapiżone, mimo ilości lakieru nie udało mi się w 100% tego opanować. Dobrze, ale przejdźmy dalej, nie zmieniajmy tematu. Teraz będzie już stylizacja ze spodniami i tutaj tych spodni właśnie szerokich z tymi napami z boków, z tymi zatrzaskami z boków w takim jeździeckim czy w kowbojskim nawet stylu było bardzo dużo. W zasadzie można powiedzieć, że co trzecia stylizacja to była stylizacja z tymi spodniami, co aż było dziwne. I one były zazwyczaj czarne, ale pojawiły się też jedne takie bardzo szerokie brązowe. No i ja tutaj sobie pozwoliłam użyć moich spodni, które pokazywałam ostatnio w przeróbkach, właśnie tych spodni, do których dołożyłam z boku te zatrzaski. To są z prawdziwego zamszu spodnie właśnie w takim podobnym kroju, bo one są z zaszewkami i takie raczej szerokie nogawki, krótkie nogawki dosyć. I do nich dobrałam taką bluzkę z lat 80. I to jest naprawdę bluzka, którą dostałam ostatnio od bardzo przemiłej pani krawcowej, która mi pomaga czasem w przeróbkach. No i właśnie ona mi podarowała taką nowiutką bluzkę. Jest naprawdę, powiem Wam, że naprawdę jest fajna ta bluzka. Ona jest co prawda poliestrowa, więc to może nie jest coś, co bym na co dzień nosiła, ale uważam, że tutaj spełniła swoją funkcję w tej stylizacji i ma fajne takie właśnie a la chanelowskie złote guziki, takie jakby kwadraty ze złotą nitką na białym tle, białe, szerokie rękawy i w ogóle jest taka szeroka właśnie, obszerna. No i właśnie do środka tych spodni mi to wydaje się całkiem fajnie wygląda. Stwierdziłam, że w nawiązaniu do, zobaczcie, do tych stylizacji tutaj Chanel, które właśnie pokazują te szerokie spodnie, często do takich właśnie koszul, bluzek z różnymi tutaj żabotami, falbanami przypiętymi, szerokimi rękawami. No to właśnie spodobała mi się ta bluzka, że ona będzie tutaj nawiązywać stylowo. No i fajnie, całkiem fajnie i oczywiście do tego te same kozaki, no bo wiadomo. No ale oczywiście też jest to bardzo cienki strój, więc dołożyłam tutaj ostatnio zakupiony za 3 złote na moich mega zakupach. Ten chanelowski żakiecik, taki króciutki, w pepitkę szary. No i według mnie całkiem w porządku, naprawdę. Podoba mi się to. Ten żakiet co prawda wędruje do mojej mamy, ale w tej stylówce naprawdę się sprawdził. Uważam, że kolor też spoko, bo też było dużo szarości właśnie u Chanel. I tutaj i kolor, i styl żakietu, i długość tego żakietu mi bardzo fajnie pasowały do tych spodni. Właśnie nie chciałabym chyba użyć brązowego żakietu, bo to byłoby nudne, byłoby po prostu takie monokolorystyczne, takie monotonne. A to mi się spodobało, że właśnie to jest troszkę inny kolor. No dobrze, to ciekawa jestem, jak ta stylówka Wam się podoba. Te spodnie są bardzo praktyczne i na pewno będę je nosić w zimie. Jeszcze teraz troszkę jest za ciepło, bo powiem Wam, że ten zamsz jest gruby i naprawdę jest w nich ciepło. Jeszcze mają podszewkę do kolan. Także naprawdę są spoko na zimę. Będą spoko na zimę. Kolejna stylówka to będzie coś eleganckiego i tutaj bardzo mi zaimponowały u Chanel te sukienki w stylu barokowym z takimi pięknymi rękawami. Zobaczcie, prześliczna taka czarna sukienka z bufiastymi rękawami. Ona wybitnie nawiązuje według mnie do renesansu. Takie rękawy się wtedy nosiło. No i ja tu użyłam sukienki też z takimi rękawami. To jest sukienka Sisley, czyli bardzo dobra marka, którą dostałam od koleżanki, to była jej sukienka, ale okazało się, że jakoś chyba jej nie spasowała, była za długie rękawy, coś nie siadło. No i dostałam ją, no i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tej sukienki, bo ma przepiękne właśnie takie bufiaste rękawy z koronki. To jest koronka, zobaczcie, z bliska właśnie widać, że to jest koronka taka ładna na czarnym tle. No i ona jest taka krótka, troszkę też w stylu lat 60. Tutaj ma rozcięcie, które troszkę zaszyłam, bo wiecie, jednak to jest niepraktyczne i ciężko jest czy dobrać bieliznę, czy w ogóle ubrać się do takiego głębokiego rozcięcia. No szczególnie właśnie w zimie, czy w naszym klimacie. Więc zaszyłam częściowo tutaj ten dekolt. I do tego taka vintage'owa kolia.
Zobaczcie, to jest taka biżuteria rzeczywiście vintage, metalowa, bardzo porządnie wykonana, naprawdę. Taki naszyjnik vintage w złotym kolorze i do tego ten sam, co wcześniej właśnie pas, ten, który mam na sobie, z tymi łańcuchami. Spodobał mi się ten pas, po prostu powiem Wam, że ta sukienka z tym pasem też mi się podoba, jest taka bardziej właśnie z pazurem. Mogłaby też być oczywiście zupełnie bez paska, też by to super wyglądało i według mnie naprawdę te kozaki, jak do tej pory, w wszystkich stylówkach wyglądają super i naprawdę można się pokusić o takie stwierdzenie, że jedne dobre i uniwersalne kozaki wystarczą na całą zimę i właściwie do wszystkiego, nawet na wieczór. Tadam! Aha, no i do tej sukienki teraz zobaczcie. Dobrałam sobie kurtkę, bo oczywiście trzeba w czymś wyjść na zewnątrz, prawda? Jedna kurtka to jest taka moja ulubiona włoska kurtka, już mówię Wam, firmy Bassania, Bassanio czy Bassania. Ona jest świetna, to jest puchowa kurteczka, ja ją kiedyś już pokazywałam w stylówkach Ralph i Russo. Widać przez nią puch, bo to jest taki przezroczysty plastik, ale ma świetny taki futrzany kołnierz. No i kolor jest podobny właśnie do tego koloru, który był u Chanel. Może troszkę bardziej wpada w czerwień, w malinę, niż w taki róż, ale jednak mimo wszystko nawiązuje. Jest krótka to kurtka, podobna do takiej właśnie stylówki, zobaczcie, która była z futerkiem takim różowym. No i tutaj włożyłam tą kurtkę na sukienkę i uważam, że fajny strój na imprezę, naprawdę, wyjdę tak na pewno. Spodobało mi się to i naprawdę opłaca się mi robić te stylówki, bo powiem Wam, że znalazłam tyle fajnych zestawów ciuchów, które mogę na różne okazje włożyć, że po każdych stylówkach stwierdzam, że no to był super pomysł, bo teraz nie muszę się już zastanawiać co do czego, bo mam gotowe zestawy i mam dużo rzeczy w różnych stylach, które mogę na różne okazje włożyć. Super sprawa. No i ciekawa jestem, jak się Wam podoba to zestawienie z tą kurtką. Ja uważam, że jest naprawdę, naprawdę fajne, trochę takie, takie mocne, wydaje mi się, i stylowo, i tak, takie trochę drapieżne nawet. Nie wiem, czy to jest w moim stylu, bo ja zazwyczaj nie jestem aż tak drapieżna. No ale czasem można, prawda, na jakąś ekstra imprezę. Dobrze, i ostatnia stylóweczka, to jest stylóweczka z przepięknym płaszczem z wełny i kaszmiru vintage'owym, który już widzieliście zresztą na którychś stylóweczkach właśnie na projektantów, ale tutaj nawiązuje, zobaczcie, do takiej fajnej, prostej bardzo stylówki Chanel z takim biało-czarnym płaszczem, bardzo wąskim, związanym w talii, długim, czy spiętym pasem w talii, takim długim, no i mój płaszcz ma taki trochę krój, może nie jest aż tak wąski, ale jest naprawdę dosyć zgrabny i wąski. I do tego włożyłam sobie taki bardzo szeroki pas skórzany, który właśnie też podobnie jak u Chanel bardzo ładnie formuje talię. Ten pas ma przepiękną klamrę i on jest taki biało-czarny, więc jak najbardziej w charakterze według mnie. Bardzo fajnie, można go tak zwiesić jedną stronę z boku. No i właśnie wąska talia i ten płaszcz i robi się taki właśnie chanelowski szyk. Bardzo jestem ciekawa, czy się Wam podoba coś takiego. Zaskoczyło mnie, jak bardzo mi się podobają te stylówki Chanel i te rzeczy, które udało mi się zestawić w stylu Chanel. No i powiem Wam, że im więcej oglądam tą chanelowską kolekcję, tym bardziej mi się podoba. Dużo osób ją krytykuje właśnie, ale ja uważam, że dużo fajnych pomysłów, dużo takich uniwersalnych pomysłów. Nie jest to jakieś wydumane dla nie wiadomo kogo, tylko rzeczy, które można włożyć. No może z wyjątkiem tych białych, total look białych stylizacji, których oczywiście w życiu bym nie włożyła. Po pierwsze nie lubię białego, po drugie kojarzy mi się ze szpitalem, po drugie no po prostu to jest niepraktyczne totalnie, szczególnie właśnie w naszym klimacie, szczególnie w zimie. Może w lecie jeszcze tak. Ale to jest kolekcja zimowa, kochani. No i tak, piszcie, kochani, co uważacie, jak się Wam podoba, jak widzicie te stylóweczki i czy coś Was zainspirowało z tego, co tu widzieliście. I oczywiście bardzo Was proszę o polubienia, jeśli podobały Wam się stylówki, podobają się Wam moje filmy, to łapkę w górę i proszę zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień. I zapraszam Was ponownie, bo już niedługo będzie haul, taki haul niespodzianka nawet. No i oczywiście kolejne stylówki i programy, także bardzo serdecznie Was zapraszam. A teraz się już żegnam. Cześć!
Pozdrawiam Borka.